No, dałabyś mi się przebrać w strój, naprawdę. Nie mamy czasu, idziemy, no, ale no te stroje od Macha są ważniejsze. Nie, rozumiem, że są, ale nie mamy czasu, żeby się przebrać, to bardzo ważne. No, chory jestem, to już... Ja weź, rozumiem, naprawdę, przepraszam naprawdę. Cię, ale naprawdę musimy iść. Nie, chodź, jak już tak no musimy idę, wypędzić. No idę, no, ale no musimy naprawdę bardzo szybko, bo to bardzo ważne, no. Załamanie dostaję. Właśnie też co dopiero co wróciłam i znów nas, nie wiem, ejo, już nie mogę. Już nie wytrzymuję, no, już nawet, już nie jestem aż taki głupi, no. Chwilę odpoczynku i spać. Ja też, no, ale widzisz, nie, przestałem być głupi, przestałem odwalać, no, to jest to wszystko, no. Nie. A widzisz? Czy ja coś teraz robię? No to ta pierwsza akcja się szykuje, nie? No. To wygląda. Gotowa, czy...? Średnio, ale jestem gotowa. Będzie dobrze. Poradzimy sobie. Na to liczę. O kurczę. Przydałoby się odzwonić od mamy. No to jest 20 od nieodebranych połączeń, to trochę za dużo. Kurde. No dobra, może odzwonię później, może się nie obrazi. Może... Widzisz? Złapał! To jest super, tak, tak! Ej, ale to wygląda genialnie, ale... Ile? Jak długo dużo baterii ma twój laptop? No, dużo. Dużo mam. A to nie powinno być zielone? Tak jak... Ej, proszę, odwołuję się zaraz. Nie! Nie! Czekaj, może... mają gdzieś gniazdko? Może? Może po prostu wyjdziemy, uciekniemy sobie i będziemy oglądać. Tak, tak, on nowo obejrzy wszystko. Ej, zaraz się rozumiem. Ej, czekaj, czekaj. Jeszcze możemy później, bo zobaczymy, co w sumie. Czekaj. Powerbank! Nie miałam powerbanka. Ty miałaś powerbanka, ty miałeś powerbanka. Ty miałaś! Ona ma powerbanka? Nie mam powerbanka, po co bym miał powerbank? Nie mam. Okej, to co robimy? Nie wiem, może gdzieś pójdziemy, może znajdziemy jakiś kontakt. Tak, dobra, to po prostu idziemy i... Dobra, Krystian, chodź szybko, musimy biec, nie mamy czasu, jest naprawdę bardzo ograniczony czas. Chodź, nie pierdziel głupot, idziemy, szybko! Nie ma czasu! O, cześć! Tak krzyczycie ciągle. Cześć! Bardzo ważna sprawa jest. No. Bardzo. No wiesz, my dopiero z misji wróciliśmy. Ale wiem, ale to bardzo ważne. No dobra, dawaj, no szybko, weź i wydaj. Lottie znalazł prawdopodobnego, najprawdopodobniejszego zabójcę Natka. Co? 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 Wiadomo, gdzie jest? Gdzie? Bardzo takie, no, wiesz, już potwierdzone wszystko. Mam tutaj takie koordynaty, tylko że to trochę daleko. Ale jest w mieście, więc jest lepiej, ale na drugim końcu prawie. Co my tutaj robimy? No, zapewnić mieście. To był punkt orientacyjny. A nie, bo wszyscy wiecie, gdzie to jest, a ja bym dała wam koordynaty, byście nie doszli i ja bym się bardzo wystraszyła, że zgubiliśmy kogoś z dzieci i byłoby wszystko na mnie, przynajmniej tak jak prawie zawsze. Nieważne, nie mamy czasu! A mi się proszę! Przecież tutaj wszystko by było na nas, nie na ciebie. Kochani, możemy gadać w drodze, więc zapraszam. No, dokładnie. Dobra, chodźcie do przodu, do przodu, ja będę tył. Już szybciej! Szybciej! Biegnę! To jest mostra! Ale my musimy iść, naprawdę! Nie tak. Interesuje mnie, na naprawdę! I są ważniejsze sprawy niż seriale i filmy! Lewo, prawo, idzie... Już, po prostu biegniecie za misią i tyle! Dobra, roboty, ile razy mam wam tłumaczyć? Nie ma Macha! Ale dlaczego go nie ma? Poko pochłonął Bu! To go wyciągnij! Nie da się go wyciągnąć, potrzebny mi jest Filip! Jak mam się postarać? Postaraj się bardziej. Przybył Tuptuś. Jesteś. Cześć Tuptuś. Jestem tu. Co? Się zepsuł. Widzisz, to wszystko twoja wina. To nie moja wina, sam Macho chciał się poświęcić i gadał z Bu. Nie wiem, co on tam robił. Na razie to jesteście pod komendą pani Karolety, więc... Bądźcie cicho! Ja muszę wymyślić, jak go wyciągnąć. Czy na pewno wszyscy uczniowie poszli tam? Nie, no
ci, którzy mogli, to poszli. Ale całe odczyty tego kolesia, on gdzieś się zmieści, on coś planuje, ale co? Nie wiem. Będę musiał iść z May, żeby odnaleźć Pu, bo może gdzieś jest. A w ogóle co z Akumą? Macie jakieś odczyty, gdzie ona jest? Nie bardzo. A ty? Na razie spokojnie. Tuptuś. Tak. Tuptuś, ja wiem, że ty jesteś zaprogramowany, żeby mnie nie pilnować. I to wiem. Ale mogę tu jednocześnie. Teraz proponuję, żebyśmy przeszukali z robotykami kamery w mieście. Może gdzieś na kamerach są zarejestrowani ktokolwiek, kogo szukamy. Najlepiej by było, ale... Co ja zrobię? Co z chłopakami? Gdzie jest Wen i gdzie jest Czerwonooki? Bo nie ma ich w szpitalu. Znaczy, wiem, że powiedziała mi, zaraz, to ty żeś mi powiedziała o tym, że dostaję jakieś moce. Serio? Nie pamiętam. O Jezu Chryste. Cis... Kurde, kto się zna na tych komputerach? Czy ktoś może... Gdzie jest Mirio? Nie wiem. Panie Mirio, gdzie pan jest? Wiesz co, no niestety, ty tylko... Choć, Shiny, może ty masz dostęp do nadajników w strojach? Mogłabym poszukać. Jakby, jeśli mam nadajniki w strojach... To... Shiny, do całego laboratorium to możesz poszukać. Sumy, to byłby dobry pomysł. No to może my pójdziemy przeszukać tych nadajników? Tak, idźcie, idźcie. Dobrze. Nie jestem najlepszym... Nikowym szukaczem. Boże święty, najpierw ten torczyty kolesia są tak zwariowane, że to już głowa mała. Teraz nie mam macha. Co ja mam robić? Matki myśl. Ja mam myślenia, że ja nigdy nie byłem, ja byłem tylko do robienia brudnej roboty. Dlaczego on zabił tego Natka? Zaraz, to jest... Zaraz, portal? Nie, jeszcze tylko brakuje, żeby ktoś był, ktoś z tej całej trójcy tutaj był. Szybko, no szybciej, odpalaj się! No to... Jakie on mu hasło dać? Tańcząca żaba. Dobra, mam system, jest dobrze, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Nie? Co? Gustaw! Co? O, Mati! Cześć! Jak ja cię dawno nie widziałem! No. Portal nie działa. Naprawdę? Tak, przez to, że ciebie tam ściągnęliśmy i Stajna, niestety kamień, który był do tego potrzebny, nie działa. Aha. Mam plan B! Jaki? Zapomniałem! Jaki problem? Nie, Gustaw, czekaj, Gustaw, bo mamy problemy! Tak? Czy ty chcesz iść po zakon? Możliwe, że moje plany... Ale wiesz o tym, że ta cała trójca chce cię zabić? Serio? No tak, bo nie chcieli, żeby cię sprowadzać. Naprawdę? Ja się z nimi rozprawię, ja naprawdę, bez problemu, Mati, mam plan. Gustaw, ale mamy problem, macha nie ma, został pochłonięty, teraz ja słyszę jakieś dziwne odczyty jakiegoś kolesia, który ma moc tak wielką, że to jest głowa mała. Aha. Niesamowity problem. Tak, niesamowity, wysłałem tam uczniów. No Mati, powiem ci wprost. To jest wasz problem. Nie, bez urazy, Mati, nie mogę. Jak to nie możesz? Nie mogę, muszę załatwić swoje sprawy, niestety. Wiesz, jakby... Ale co, właśnie, co z Kubą, co z Malfidą? To jest właśnie moment, w którym powiem ci, zostają u ciebie. Jeden chce pomóc, a druga chce się zrehabilitować. Zaraz, co ona chciała mnie zabić twoją techniką na dodatek? No, nie tylko ciebie. Ale Mati, czym by był nasz świat? Czekaj, bo mnie denerwuje to. Ach. Był nasz świat, gdybyśmy nie wypaczali ludziom. To jest
pierwsza fundamentalna, że tak to ujmę, rzecz w naszym świecie. Przebaczenie. No, także trzymajcie się ciepło. Ej, ale czekaj, czekaj, od czego ty tak zwariowałeś? Mati, przechodząc przez portale, nie posiadając żadnego zabezpieczenia, jakby żadnej zbroi ochraniającej, tak się dzieje. To jest naturalna kolej rzeczy. Występują jakieś komplikacje, mutacje. Wiesz, o co chodzi. Na przykład jeden może stracić wzrok, drugi ogłuchnąć, a trzeci zwariować. Ale że limbo... Ale chłopie, to było 5 lat temu. Do limbo żeś się wysłał, siebie i Stejna. Wiem. I te 5 lat wystarczyło, żebyśmy zwariowali. W sensie, najgorsze było to, że nie mieliśmy tam żadnej ochrony. A limbo działa w prosty sposób. Jak tam jesteś, to powoli zapominasz wszystko. No dobra, leć co masz zrobić, ja muszę jeszcze... A wy nie mieliście szukać? Tutaj się akcja dzieje. No, obserwujemy. Ej, chcesz... To są te roboty? Czekaj! To jest... Tego znam. Ej. Ty jesteś jak, Pimpuś miałeś? Pimpuś, tak, dokładnie, Tuptuś. Pimpuś? A, Tuptuś, dobrze, przepraszam. No. To jest ta mała, pamiętam jak cię Macho budował i ja, a ty? Ty kim jesteś? To jest Shiny. Ona ma modulator zepsuty. Aaa, wszystko jasne. No, pana Macha, nie ten, nie może rozumiem. Naprawić, bo... Idźcie szukać! A Macho wam już zainstalował te specjalne umiejętności, które mieliście? W sensie, ty wygojewa? A, jeszcze nie wiecie, dobra, powodzenia. Znaczy, tej dwójce tak, Tuptusiowi to gra Misaki. Specjalne umiejętności? Ale mocno. Chyba nie chodzi o ten tryb. Nie, bo tryby bojowe miały być zainstalowane od początku, mi się wydaje. No bo dobra, nie wiem, nie znam się. Dwa! Specjalne umiejętności? Dobra! My się przyszukiwać, tak? Tam do tej nie. Nic nie znaleźliśmy. Ten portal nie działa! Plan C! Ajaj. Aj. Może... Shiny, ty idziesz go pilnować, żeby nam nic nie zepsuł w tym laboratorium. My z Pinki lecimy no, szukać. Dzień dobry. Nie ma. Macie jakiś może komputer? Ona pójdzie? Ona ma dostęp do ten... No ale dała nam dostęp. Dobra, idźcie za Gustawem, bo coś rozwali tu. Bo... Ja nic nie rozwalę! Ach, Jezu, to jest... Przerasta mnie wszystko. Co ty robisz? No, musimy trenować. Bez sensu. To nie działa. Ale, słuchaj, jakoś, no ja wiem, że to nie działa, ale musimy może jakoś to pobudzimy, żeby to działało w końcu. Jak chcesz to pobudzić? W sumie, nie wiem, no już siedzimy tu 2 godziny. 2 godziny i się po prostu tłuczymy bez sensu, chociaż dziwne jest to, że jeszcze nic nie zniszczyłeś tutaj. Powiedzmy, że się hamuje. Okej? Okay? Wiesz co? Mam pewien pomysł. Co? Skoro nam nie wychodzi, nam dwójkę, że bijemy się i nic nie nam to nie robi, to co powie, to jakbyśmy sobie znaleźli kogoś? Jakbyś tego jakby przeciwnika, żeby nam pomógł. Myślę, żeby było 2-1, ale może to nam to jakby pobudzi nas, rozumiesz o co chodzi? Mam pomysł. Znajdźmy tego typa, co nam dokopał i go wykorzystajmy na trening. A jak go pokonamy, będą plusy. Wiesz co, ja bym wolał kogoś, nie wiem... Jakiegoś, nie wiem, jakiegoś bohatera, nie bohatera, jakiegoś ucznia. Gdzie znajdziesz ucznia? Może że jakiś numer telefonu, będę tam do kogoś... Zostawiłem wszystko w domu. No ja też w sumie zostawiłem. No to chyba zostawiam się po prostu we dwójkę bić. No dobra, to dajesz drugą rundę. Dobra. Chłopaki? Czemu wy jesteście na arenie? Mirio, co ty robisz pod ziemią? To też dobre pytanie. O! Dobra. No dobra, to teraz odpowiecie mi, bo teraz powinna być moja sala. Godzina już wasza minęła. Więc o co chodzi? Słuchaj, nie chcę ci przeszkadzać, ale trenujemy. Kędrzy nocha! Tak, Hugo. Jestem od ciebie starszy i lepszy, więc prosiłbym, żebyś tak się nie zachowywał. Więc Wenie, o co chodzi? W wielkim skrócie, tak moje syby się rozwodzić. Straciliśmy w jakiś sposób swoją moc. Pan Macho dał nam
One for all rozbity na dwie osoby i musimy tegoś obudzić, żeby działały nasze mocy pierwotne. Rozumiesz? Czekaj, co? Dał wam one for all? Tak. Czemu? Co? Mi mówisz, że przecież to wszystko nie ma sensu. Przecież powiedział, że... Ale wam nic nie jest? No. Jak widzisz, żyjemy. No właśnie. Tylko nam mocy dalej nie działają. Działają. Trzeba tylko je przebudzić. No właśnie, i szukamy... Chwila, ale mam super pomysł, Bakugo. Mirio, mam do ciebie propozycję. No co się dzieje? Zostaniesz naszym workiem treningowym? Tak, no to wy będziecie moim workiem treningowym. No dobrze, jak chcecie mojej pomocy, to wam pomogę. Akurat mam jeszcze 2 godziny sali, więc możemy potrenować. Tak, mogę mu zwalić tą mordę? No dobrze, 2 posiadaczy one for all kontra ja. Najwspanialszy bohater. Przekonajmy się, kto będzie lepszy. Skończyłeś ten wywód! Chcę już walczyć! No dobrze. Testujmy was. Tak, Bakugo, planowaliśmy. Z 2 stron. Tak, ty z prawej, ja z lewej. Dobra. Jazda! Czekaj, bądź mądry. Czekaj, uderzaj wszystko, co jest około ciebie. Może dojść z każdej strony. Gdzie on może? Gdzie? Ewa! Juhu! I znowu po ziemię. Bakugo, może być coś zrobił w końcu. Czekaj, myślę, gdzie on może być. O, tutaj był przed chwilą obok mnie, czyli może być... Bakugo! Czego chcesz? Znalazłem cię! Tu jestem, cześć! I zniknął. Albo eksplodował. Ej, no to może jak go eksplodować, to chyba wygraliśmy, co nie? Gdzie on może być? No... Tutaj! O! Tutaj jest! Tu jest. Dobra, nie wiem co pogrywasz, ale chodź tutaj. No dobra. Nie o to mi chodziło. Obok mnie, nade mną. Gdzie on jest? Aha! Co no? Oj, chłopaki, jeszcze musicie wiele się nauczyć, jak chcecie być prawdziwymi bohaterami. Ale dobrze wam idzie, tylko Stul. Czegoś brakuje. Wiesz co ci powiem? Może jesteś jednym z lepszych bohaterów, ale jedno... Ale zrozum jedną rzecz. Że nas... Jesteśmy teraz silniejsi! Ty mały, beznadziejny śmieciu! Pożałujesz! Dobrze, jednak mi się udało pobudzić was one for all. Bardzo dobrze. Teraz zacznie się prawdziwa walka! Dawajcie! Mirio? Tak, co się dzieje, pani Mati? Mirio, co to był za wybuch? A, to nic, niech pan się nie przejmuje, tylko trenujemy. Co się dzieje? Idźcie w miejsce, gdzie była lokalizacja tej dziwnej energii. Okej, okay, dobra. Prawdopodobnie... A, są jakieś kordy czy coś? Tak, wysyłam ci na twój telefon i prawdopodobnie to jest zabójca Natka. Zabójca Natka? No dobrze, to zajmiemy się tym. Niech pan się nie przejmuje, może pan mi zaufać. I powiedz chłopakom, że Macha nie ma. Jak to pana Macha nie ma? Pochłonął go Bóg. Ja muszę teraz porozmawiać z robocikami. No dobrze, dobrze. Jedno jest pewne. Kiedy wstanę, czyli teraz, popatrzę na ciebie, czyli teraz, ruszę na ciebie i cię zamorduję! Chłopaki. Czego? Co się stało? Pan Macho został pochłonięty przez Bóg. Jak to? Co? Nie wiem jak to się stało. Nie wiem jak to się stało. Zawiodłem jako bohater. Jako nauczyciel też. Nie no, nauczyłem was w sumie używać one for all'a. Dzięki mnie użyliście. Serio? No, byliśmy wkurzeni i się aktywowało, więc... Ale nie możecie być wkurzeni używając one for all'a. Pamiętajcie o tym. Używacie tej mocy po to, żeby ochronić ludzi. Wielką mocą bierze się wielka odpowiedzialność. To nie Spider-Man, debilu. Ale podobne, debilu. Dokonałeś się nowego Spider-Mana i teraz co? Canon event, debilu? Ale mamy inne zadanie, chłopaki. Jakie? Dostałem odczyty, gdzie znajduje się zabójca Natka. Złapmy go. Wiesz, co to oznacza, Bakugo? Zemszczę się na nim. Z tego, co wiem, z tego, co tam w informacjach, jeszcze mają być inni uczniowie. Dobra, to słuchaj, Bakugo, plan jest taki. Jaki? Idziemy uskować dupę, ale nie możemy zrobić, żebyśmy byli rani. Jasne?
Dzieciaki już są na miejscu. A ta dwójka? Mówisz o Maxie i tak, Misaki? Tak. Z tego co wiem, tak, są. I będzie zabawa. Dobra. Dobra, chłopaki, podajmy sobie ręce. Tego nie zrobię. Dobra, Bakugo, przestań, dawaj. Dobra, weź. Dajmy z siebie wszystko. Tak, tak, tak. Sprężaj się, bo to dziwnie wygląda. Do boju! Jazda! Debile!